Piwolog radzi. Dzisiaj w troszeczkę innej scenarii, na mojej kanapie. I będą dwa piwa, jakże różne od siebie, ponieważ pierwsze to piwo roku Grand Prix z Ciechana, a drugie to piwo roku Grand Prix z Ciechana. Dlaczego tak? Po pierwsze chciałem dla Was nagrać odcinek o tym piwie, bo degustowałem już i opisywałem na swoim blogu. Jeżeli interesuje Was, co napisałem, to zajrzyjcie. Natomiast chciałem nakręcić odcinek z tego względu i jakby na cześć browaru Ciechana, że zrobiło tak wspaniałe piwo. A mam dwa egzemplarze po to, by sprawdzić, czy pierwsza warka ważona pod okiem autora receptury Czesława Działaka różni się czymś od drugiej warki, która pod okiem Czesława Działaka ważona nie była. Natomiast nadal jest tutaj, widnieje jego nazwisko. Co widać, czego wy nie widzicie, co ja widzę, to że ta nowsza partia jest wyraźnie mętna, podczas gdy poprzednia zmętnienie ma gdzieś tu przed niej jakieś takie dziwne. Może się wstrząsnąłem, niosąc z garażu. Oryginał jest z partii ważnej do 4 lutego. O, czyli już jest przeterminowany. Natomiast druga warka ważna do 17 marca, więc jeszcze w terminie. Jeżeli chodzi o parametry, to bez zmian. 5,4% alkoholu, 15,5% ekstraktu, słody piedzeński, pszeniczny, monachijski, karmelowy, 120 EBC, tutaj chodzi o barwę słodu karmelowego, chmiele magnum, na goryczkę prawdopodobniej, i oprócz tego Columbus, Simco, Citra, Amarillo i Centennial. Woda. No fajnie, że ma wodę. Dobra, nie przedłużając, piwo jest w stylu, dla tych, którzy nie wiedzą, piwo jest w stylu American India Pale Ale, zatem goryczkowe, aromatyczne, aczkolwiek goryczka z tego, co zapamiętałem, nie jest tu jakby przytłaczająca. No i zobaczmy, na pierwszy ogień oryginał, który miał premierę 6 grudnia, więc dość dawno. Piwa mocno chmielone mają to do siebie, że ich aromat z czasem łagodnieje. Chmielowe nuty nie trzymają się długo w piwie, więc lepiej wypijać na świeżo. Ja gdzieś tam buteleczkę sobie zachomikowałem na później i najwyższy czas ją otworzyć. Otwieramy. Mam nadzieję, że nie wyleci mi na kanapę. Jeżeli interesują Was kapselki, to kapselek wygląda tak. No, do drugiej kamery też pokażemy. Kręcę dzisiaj na dwie kamery, żeby sprawdzić, jak nagrywanie z komórki się ma do nagrywania aparatem. I nalewamy. Piwo jest niemal klarowne. Barwy złotej. Proszę zobaczyć, barwa złota. Lekko falizujące, czyli lekkie zmętnienie. Widać i takie drobinki jakieś pływające. Mam nadzieję, że się nie zepsuło. Piana ładna, biała. Próbuję, widać, znaczyć szkło. No, aromat ciągle ładny i wyraźny. Żywica, słodkie owoce tropikalne. Trochę cytrusów, grejpfrut. Może odrobina ananasa, bardzo ładnie. W smaku nieco słodkie, również mocno chmielowe. Czuć też takie słodkie, dojrzałe, tropikalne owoce. Tak się ten smak kojarzy. (Śmiech)
i goryczka, która nie jest zbyt wysoka. Rzekłbym, że jest nieco powyżej średniej zaledwie, więc jak na styl American India Pale Ale, to piwo jest bardzo grzeczne. Charakter tej goryczki jest taki grejpfrutowy, bardzo przyjemny. Myślę, że jest dobrze dobrana do ciała piwa, które jest średnio treściwe i ta goryczka jest wystarczająco wysoka, by tą treściwość jakby równoważyć. I co mogę powiedzieć? Mimo, że to piwo już jest 2 tygodnie niemal po terminie, to nadal jest w świetnej formie i myślę, że nic mu się złego nie stało. Znakomite. Otwórzmy drugie. Ważność do 17 marca. Trochę ręka mi drży, ale mam nadzieję, że Ciechan poszedł za ciosem i utrzymał formę. Życzyłbym tego sobie i Wam, bo to piwo jest względnie dobrze dostępne, w przyzwoitej cenie. Czego sobie życzyć więcej? Tylko tego, żeby było na stałe w ofercie i żeby trzymało swój wysoki poziom. Tutaj mam nieco inne szkło. No tak, tutaj widać już wyraźne zmętnienie. Nie jest to jeszcze na poziomie piwa pszenicznego, ale bardzo, bardzo mętne jak na Pale Ale. Piana równie ładna i znacząca szkło jak w oryginale z 6 grudnia. Nie jest źle. Wydaje mi się, że aromat tutaj, w tym egzemplarzu jest bardziej żywiczny niż cytrusowy czy owoców tropikalnych. Ostrzejszy, właśnie taki iglasty, żywiczny. W smaku bardzo podobne, czyli odrobina słodyczy, takich właśnie słodkich, dojrzałych, tropikalnych owoców. Chmielowy, bardziej chmielowy niż pierwszy egzemplarz. Taki troszczutkę, odrobinę bardziej agresywny. Goryczka. Na podobnym poziomie. Może ciuteczkę delikatnie pozostająca. Tak, w tym pierwszym egzemplarzu goryczka jest bardziej udana, natomiast nie znaczy to, że ten jest jakby wyraźnie gorszy. Goryczka jest chyba punkt wyższa i lekko pozostaje po przełknięciu. W pierwszym wypuście ta goryczka jest taka krótka, szlachetna, fajna, nieprzeszkadzająca. Cóż mogę powiedzieć? Nie jest źle, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Ciechan wydaje mi się, że trzyma formę. Piwo ustępuje pierwszemu wypustowi, ale naprawdę niewiele. Nie ma się czego wstydzić. Życzyłbym sobie, żeby utrzymało taką formę, albo nawet wróciło do tej pierwotnej. Tutaj warto powiedzieć, że to piwo jest miesiąc czy półtora miesiąca starsze, więc część aromatu uleciała. Myślę, że gdyby porównywać te dwa piwa w momencie premiery, czy też wejścia ich do sprzedaży, do sklepów, to jednak pierwsza warka wygrałaby z Kretesem. Tutaj w pierwszej warce do głosu dochodzi odrobina karmelowości też. Tak, wyraźny karmel. I tutaj troszeczkę też się przebija, ale niewiele. Dominują nuty żywiczne. Cóż mogę powiedzieć na zakończenie? Warto sięgnąć po to piwo, zdecydowanie warto. Jest to piwo przystępne, w nowatorskim stylu, bardzo aromatyczne, bardzo smaczne.
I moim zdaniem zdecydowanie zasłużyło na miano piwa roku. Przypomnę, piwo roku 2013 w plebiscycie Browar Bis, o którym też był filmik. I to na dzisiaj tyle. Powiedzmy, że to był cykl Piwo Tygodnia. I do zobaczenia. Do zobaczenia prawdopodobnie dopiero w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że uda się może dwa filmy opublikować. To tyle. Cześć. Mówiłem ja, Piwolog.